Dzień dobry, jest 2 maja, sobota. Zapraszam Was na spacer po działce. A trochę się pozmieniało od ostatniego spaceru. No zobaczcie, ziemi zostało już tylko tyle. Niewiele, ale w zasadzie to tylko do trawnika jest potrzebna. Parę worków kory. Rosną sobie porzeczki. Całkiem nieźle. Myślałem, że ta porzeczka, która jest w wiaderku, już nic z niej nie będzie. A tu proszę bardzo, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. A tu proszę bardzo, puszcza listki, więc pewnie coś z niej będzie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Te same truskawki w tej samej szklarni, tylko ten rządek z prawej był wysadzony tydzień wcześniej. A tutaj wschodzi już cebula, odmiana Stuttgarter, sadzona z dymki. A ten ostatni rządek jest przygotowany na dynie ozdobne, oczywiście dla mojej małżonki. W tej grządce jeszcze nie ma nic, będą buraczki. W tej natomiast też jeszcze nie ma nic, będzie fasolka szparagowa. Natomiast w tej grządce pięknie nam rośnie tutaj czosneczek. A już ten czosnek słoniowy to jest mistrzostwo świata. Są jeszcze oczywiście dwa rządki zostawione i one będą dla porów. Między rządkami, między grządkami jest rzodkiewka. Już całkiem, całkiem niezła. Była w szklarni, ale niestety w szklarni już nie ma miejsca. Zaraz do szklarni zajrzymy. To jest grządka na selery. No, niekoniecznie tylko selery, bo zobaczcie, tutaj zostały te ubiegłoroczne czosnki. Na tej grządce natomiast już pięknie rosną cebulki. Można powiedzieć cebulowa grządka. Tutaj te mniejsze. To są cebulki cukrowe Isaac Rake. Tutaj te dwie większe. To są cebulki cukrowe Globo. I te wszystkie cebulki były z nasionek, z rozsady. A ta ostatnia, ten ostatni rządek, to są cebulki Stuttgarter i one są z dymki. I teraz zajrzyjmy sobie do szklarni, bo dzisiaj to były wielkie prace prowadzone. Zobaczcie, co tu się dzieje. A więc tak, po pierwsze, są już w doniczkach docelowe pomidorki. No, takie słabe miałem rozsady w tym roku, ale trudno. Jedna jest tylko dobra. Dostałem od przyjaciela bolszewika pomidora szczepionego. Widać różnicę, prawda? Tutaj tych sadzonek jest dużo, oczywiście ja już ich nie wykorzystam. Oddam, może bolszewik będzie chciał. W tych donicach, które stoją na wierzchu, to są pomidorki koktajlowe, które będą w donicach uprawiane na tarasie. A na regale są pomidorki, które będą na grządce uprawiane. No i tutaj też po prawej stronie też są pomidorki na grządkę. A tutaj mam ciekawe roślinki, zobaczcie.
dwie lawendy i tutaj mam dwa krzaczki maliny o smaku truskawki. I tak to wygląda w szklarni. Pięknie rośnie sałata. Wspaniała. Później pokażę wam, bo już część wezmę do domu, żeby zjeść. Powinna być słodziutka. Idziemy dalej w takim razie. Oczywiście grądeczka czeka sobie na ogóreczki, które tak średnio chcą rosnąć. A przy okazji, jak już jesteśmy tutaj w tej części ogrodu, to zobaczcie na buróweczki. No zobaczcie na buróweczki. A tutaj co? Tutaj jest. O, coś się pozaczepiało. Trzeba to będzie zdjąć. Tutaj mamy tylko trzy węże do podlewania, bo tu będzie na tej grządce papryczka. Na tej grządce będą buraczki świkłowe, dlatego są cztery. A na tej grządce, mam nadzieję, że to będzie widoczne, wschodzi już pomalutku marchewka. To jest cała marchewkowa grządka. Natomiast na tej grządce zobaczcie, jak pięknie rośnie sałata, jak pięknie rośnie cebula cukrowa Isa Cake. Po środku jest pół rządka kopru. Jeszcze go nie widać. Tutaj są dosiane sałatki. I ja cię nie mogę, już wschodzą. Do przerwania będą. A tutaj są wschodzące, proszę ja was, rzutkiewki. Grządka ziołowa. Widać, że już się troszkę mięta ruszyła, ale muszę coś z tą grządką zrobić. Ruszył się rabarbar. Ale rabarbar to jest do dosadzenia jeszcze, bo mi tutaj szkodniki jakieś ten rabarbar zniszczyły. A tutaj, tutaj mamy cebulę, dwa rządki cebuli. Jeden cebuli białej, a drugi rządek cebuli czerwonej. Nie pamiętam teraz nazwy. A tutaj są te dwa rządki, trzy rządki pietruszki. Oczywiście nic nie wschodzi, chyba że popatrzymy tutaj. Jest pół rządka cebuli cukrowej, pietruszki cukrowej i ona wschodzi. To jest to, zobaczcie, tutaj co mi ten kos szkody narobił. Ziarenka są porozwalane, ale coś nam zeszło. A harlangy nie wschodzi. No niedobrze. No i tutaj zasypałem już doniczki ziemią i czekają sobie spokojnie na to, żeby posadzić tutaj pomidorki. A co się dalej zmieniło? Tutaj widać woróweczka sobie rośnie. Ona kiedyś rosła pod orzechem. Rosną sobie porzeczki. Zobaczcie, jakie ma pozwijane liście ta porzeczka. Oczywiście, co jest tego przyczyną? Przyczyną są takie małe, nie wiem, czy to będzie widać. One już nie żyją, dębczyce. Musiałem niestety chemicznie je załatwić. Nie wiem, czy to będzie widać. Były po prostu jedna na drugiej.
To jest po prostu, zobaczcie, zatrzęsienie tego było. Tutaj obejrzałem tą porzeczkę, bo jej się też zaczęły liście skręcać, ale nie widzę tu ani mrówek, ani mszyc. Więc prawdopodobnie ja ją lekko opryskałem i ten leciutki oprysk chyba pomógł, tak mi się wydaje. No tutaj najmniejszy krzaczek porzeczki, troszkę go zmaltretowałem w czasie budowy tego podestu. Bo jeśli pamiętacie, nad tym podestem, pod tym podestem jest szambo, więc ja dostęp do tego szamba mam, a jednocześnie takie fajne przejście. Mam zamiar tutaj później zrobić ławeczkę, tu będzie wszystko w cieniu i będzie można na tej ławeczce odpocząć. Tu dalej mamy boróweczkę, druga, która rosła pod orzechem. I młode porzeczki. Jedna, druga, czarne porzeczki. Tutaj mamy porzeczkę na pniu. To jest porzeczka czarna. A tutaj jest porzeczka na pniu czerwona. A tutaj jest agrest na pniu, już całkiem niezły. I agresty, które przesadziłem, zobaczcie, no są agreściki. Nawet nieźle. Pod płotem rosły, a teraz rosną pod domem, awansowały. I tutaj takie maleńkie były agreściki, ale ładnie, no jeszcze nie mają za dużo owoców, bo to maleństwa. Ale jak pięknie winogron się budzi do życia. Zobaczcie, już trzy listki wypuszcza. I nawet ten, którego miałem się pozbyć, bo na początku był kwaśny bardzo, ale jak dojrzał, to po prostu poezja. Tutaj, jak widzicie, zmaltretowany kawałek trawnika. No co, dorobiłem krawężniki, dosypałem trochę ziemi. W tamtym miejscu, tu gdzie teraz kamera pokazuje, było duże obniżenie terenu, wyrównałem. A tutaj było kopane przyłącze kanalizacyjne. Jeszcze troszeczkę czekam, aż ta ziemia się osiądzie troszkę. Wtedy dosypię i posieję trawnik na nowo. A tu stare inwestycje. Beczka truskawek. Ładnie kwitną. A tu nowe inwestycje. Roboczo nazwane truskawkownik. No zobaczymy, jak z tymi truskawkami będzie w tym roku. Tutaj zakątek ciszy, a tutaj boróweczki mojej córeczki. No zobaczcie, zobaczcie, jak ładnie zakwitły. Oczywiście tutaj dosypałem im dwa worki kwaśnego torfu i sporo kory przysypałem. Jakoś sobie tutaj radzą. Trawnik zmaltretowany, bo go dzisiaj skosiłem, zwertykulowałem, zaerowałem i tutaj jeszcze resztka torfu, resztka borówek. Oczywiście worek torfu czeka, żeby go rozsypać tutaj pod te borówki. Zaraz to pewnie uczynię. One mają tutaj najgorsze stanowisko, najmniej słoneczka, ale kwitną też. A tu na koniec chcę wam pokazać, to do domu dzisiaj zabieramy, żeby sobie zrobić na majówkę. I tym pięknym akcentem żegnam się na razie z wami. Do zobaczenia.